Okej. Dobra, więc Eggman coś tam powiedział, że musi uratować... Boże, co? Że będzie chciał kontrolować czas dzięki pomocy... O, jest. Dzięki pomocy Solarisa. Będzie fajnie. Co, szczerze? Ja trochę kwestionuję to co chce zrobić Eggman. Bo tak szczerze, jeśli mam być tak kompletnie z wami szczery, to ja sądzę, że Eggman użyłby przede wszystkim do tego, by odwrócić to, co się stało na Ark. W Sargaven, te 50 lat temu podczas, wiecie, wtedy kiedy Shadow musiał uciekać przed agentami Gunn, jak Maria zginęła i w sumie Geralt. Sądzę, że on by najpierw to załatwił, że odwróciłby to, bo chciałby mieć swoją wersję. Tak, po części sądzę, że to by właśnie zrobił. Dobra, nie ma tu żadnego klejnotu, jaki by mnie interesował na obecną chwilę, więc po prostu pójdę dalej z misją. Z historią, fabułą. Bo to jest w sumie... Ale nie, to jest w sumie taka ciekawa koncepcja, że... Co tak naprawdę jakbym zrobił? No bo wiemy, że on jest no zły i tak dalej. Ale kto wie, może po prostu ma dobre intencje, że chciałby po prostu się przenieść i albo, nie wiem, uratować Geralda i Marię, albo by po prostu chciał... albo by chciał uratować ich, albo by, nie wiem, może chciał... O, to jest zamknięte. Ale gdzie ja mam być w ogóle? A, do Soliana Forest, Boże. Nie, no to dobrze poszło. Czyli to jest zamknięte. Okej, dobra. The Trials of Soliana, dobra. Więc to musimy zrobić. Okej, dobra. Zapomniało mi się, przyznaję, szczerze. Bez bicia, bo mi się zapomniało. Dobra, więc jesteśmy tutaj. I teraz czekają na nas challenge. Najpierw challenge... Więc tak, to jest na pewno challenge śmierci chyba, że tu musimy bez pierścieni kompletnie pokonać przeciwników. To jest chyba miło... Nie, to albo ten jest miłości. Nie, ten jest... To, że trzeba jakieś portale przechodzić, coś nie z tym, nie pamiętam. A ten jest miłości, że trzeba będzie wybrać między Amy i Elise. Hej. Dobra. Of knowledge, dokładnie. Inteligencja. No ja jestem bardzo inteligencja, więc... więc to zadziała znakomicie. Hej. Wybierz, to jest skazać z alkoholu, following the Wargates. Czyli w sumie to za bardzo inteligencji nie ma, to po prostu to jest... gra w zgadywankę. Taka to jest prawda. Okej, więc zakładam, że to jest dobre, dokładnie. To nie jest dobre. To jest środkowy. Ten. Ten. A ten mi tutaj... Okej, okay, więc ten nie, więc ten. Okej. Okay. Ten. I teraz pytanie, który? Układam, że ten. Się założyłem. Nie lubię tego challenge'a, nie mogę zapamiętać, który jest... Jak to dokładnie jest... Z tymi portalami. Ten trzeci zawsze pamiętam, bo to się jakoś wyróżnia, ale te inne to... Ja jestem zawsze do tego... okropny, jak powiem. O! Dobra. Nice, to mogło być zdecydowanie dużo szybciej zrobione. Jakby się miało klejnoty, to by tak naprawdę można było to wszystko ominąć i rzucić klejnot fioletowy bodajże i tyle byłoby roboty. S, teraz będzie. No dokładnie. Kurde, cały czas S-y dostaję. Oczywiście S. Cały czas dostaję S. No dobra, więc teraz ten śmierdzi, tak? Crutch? Okej, dobra. Może mi się kompletnie popierdzieliło.
kolejność. Hej. Tak, to jest ten, niestety. Znając klatwę let's playerów, to pewnie umrę. Dobrze, mam ten bounce, bo jest co będzie łatwo dużo. Poproszę wskazówki. A, dobra. Wszystkie zginęły, robociki. Tu mam zawsze zawał. Bo mnie trafią, ale przypominam sobie, że... że oni są mi groźni, bo oni tylko rakiety nawalają. Nie, któryś byli bardzo groźni. Co nie, nie, to nie są. Mógłbyś dać. Któryś byli tacy strasznie groźni, żeby. Po prostu oni w sekundę nie mogli zabić. O, to chyba ci. Okej, okay, nice, easy, bez żadnego... Tak się gra właśnie, w Sonic 06. Hey. You've proven your courage. Move on to the last challenge. Tak właśnie zrobię. Tak właśnie zrobię. That was incredible. Jak zawsze, ranga S. Jak zawsze, ranga S. Teraz będzie ostatni, ten test. Chciałbym zobaczyć, czy już mam te dodatkowe rzeczy odblokowane, w sensie dodatkowe klejnoty. Welcome, Blue Gem. No niestety nie ma nic fajnego. Znaczy Blue Gem jest po części fajny, bo można przynajmniej szybciej się przedostać właśnie przez ten wielki, pusty teren. Aczkolwiek nie jest on jakoś zbytnio przydatny w normalnej grze. Mało kiedy jest używany nawet w speedrunach. Szybciej. Cyk. Więc teraz test miłości. Jak wspomniałem, jest on... jakby to powiedzieć... między wyborem z Amy a Alice. Więc oczywiście wybierzemy prawdziwą miłość Sonika. Jak zwykle zresztą. Żeby nie było. Czyli... Alice. Sonic, I knew you would come. Odwaliłem to samo na livestreamie i ludzie byli na mnie źli, więc mam nadzieję, że to się tak samo tutaj powtórzy. Strasznie nie lubię Sonami, tak od razu muszę powiedzieć. Więc nie supportuję tego w żadnym wypadku. Nie supportuję Sonami wcale. Więc... przykro mi, jeśli lubicie Sonami, to przykro mi bardzo. Wiem, jak dużo ludzi lubi Sonami, więc dlatego tego nie robię. Nigdy. Dobra, chcę. Dziękuję. Lecimy! Do Kingdom Valley i będzie cool. To jest cool poziom, to Kingdom Valley. Dzięki motocyklu. Siema, Tails. Tails! Dlaczego ty? Dlaczego mogę przyjąć Tails? Mogę to jakoś... Nie mogę, dobra. Like you're in a hurry. So, what's going on? Circumstances have changed. I need to rescue the princess. Jaki plot twist? Silver jednak jest dobry i nie chce zabić Sonika. Jak to się stało?
Dlatego dowiemy się w fabule Silvera, oczywiście. A teraz... Kingdom Valley, jeden z moich ulubionych poziomów prawdopodobnie. Który i na który skip teraz schrzanie kompletnie. Między innymi dlatego, że po prostu uskoczyłem w złą stronę. Cyk. Uda mi się? Udało mi się, dobrze. Dobra, więc czasem musi być fail. Ale najważniejsze jest to, że mi się udało. I cyk. Wiecie, do dwóch razy sztukę. Nie tak to miałem zrobić, ale I guess tak to może zadziałać. Nie rób tak. Sonic! Cokolwiek masz robić, nie rób tylko tak. Bo wtedy zabawę dostaję. Nie wiem, tyle razy mi się tak zdarzyło, że Sonic po prostu sobie stwierdził w połowie mojego skoku. A zrobię sobie... walnę sobie w ziemię, a nie... Zrobię sobie Lightspeed Dash. To zdecydowanie za często się zdarza. Zdecydowanie tego nie lubię. Cyk, cyk. Na łatwości. Easy. Teraz sobie chcę Silvera, która też jest easy. Bardzo. Której zawsze zapominam, jak się przedostać do pewnego momentu. No i jedziemy. No i Silver i wreszcie... Okej. Więc to jest Silver. Wreszcie mamy jego gameplay, który jest specyficzny. I gramy z Silvera bez upgrade'ów. No to jest troszeczkę niefajnie. Silver jest bardzo niefajny, jeśli się go gra bez upgrade'ów, bo... Upgrade'y pozwalają na bardzo ciekawe rzeczy. I zdecydowanie bez nich jest trochę niefajnie, ale nadal się da robić różne rzeczy. Więc Silver to jest, ma moce skupiające się bardzo na psychokinetyce, czyli kontrolowanie rzeczy umysłem, można tak to po prostu nazwać. Znaczy nie do końca umysł, no nie jest to jakoś wyjaśnione. FS, skąd też Silver ma te swoje moce i tak dalej, ale... Ale ma, może kontrolować rzeczy. Właśnie tak, może latać. Jest bardzo fajną postacią według mnie. Choć trochę U6 go zrobiło tak, że ludzie myślą, że bardzo jest naiwny i tak dalej. Trochę bardziej się wypowiem o Silverze oczywiście, jak będę grał w jego fabule, ale od razu muszę powiedzieć, że... ja nie uważam Silvera za jakąś bardzo naiwną osobę. Wręcz przeciwnie. Teraz się mogę jitnąć. Jednak nie do końca. Dobra, daj mi to, daj mi pudła. Mogę skitnąć? Ja nie chcę. Tylko by kurde myślał, jak chcę skipować, kurde. Niestety nie mam pewnego upgrade'u, który mi się teraz bardzo przydał odnośnie praktycznie rozbrajania wszystkich robotów, jakie spotkam. Okej, okay, oh shit. A ty jeszcze jesteś, dobra. Ała. Ała. Ała, nie rób, ała, nie rób, ała, nie rób. Cyk! Kurde, cztery rzeczy na raz. Muszę do niego walnąć, tylko jedna trafi, jak zwykle. Które? To. Okej. I pamiętam, jak pierwszy raz się bardzo zdenerwowałem na O6. Że nie wiedziałem po prostu, jak przejść. Znaczy, nie, to. Nie wiem, czy to było w sekcji Sonika. Czy to było w sekcji Silvera, że w pewnym momencie po prostu nie wiedziałem, co zrobić. Jak pierwszy raz grałem w O6, oczywiście. Jak pierwszy raz grałem. Utknąłem, nie wiedziałem co zrobić i po prostu odstawiłem grę chyba na pół roku. Więc to były moje fajne początki z Sonic O6. Bardzo fajny bym nawet powiedział.
Taki, jaki. No, ale oczywiście Sonic ma tu upgrade, więc jego walka nim jest dużo przyjemniejsza. Mówię, postacie z upgrade'ami są od razu dużo, dużo lepsza niż bez upgrade'u. No Silver to nie za bardzo, bo i tak jest wolny, co nie jest do końca fajne. A Shadow nie tak bardzo się zmienia, tak jeśli mam być szczery. Shadow praktycznie gra tak samo się. A mówię, Sonic to jest po prostu różnica niebłaźnia. Jak się gra nim z upgrade'ami, a jak bez. Po prostu nie bardziej. Bo jest tak dużo lepsze granie nim właśnie z upgrade'ami. Trochę się jąkam, tak zauważyłem. Ale cóż. I cyk, i lecimy i zaraz pewnie przywal w ścianę. Jednak nie. Ciekawe, czy zdobędę ten medalion. Pewnie nie. Próbowałem dwa razy, nie udało się, więc ten medalion nie jest dla mnie przeznaczony najwidoczniej. I my. Lubię tak bardzo. Takie momenty, takie w cudzysłowie epickie. Trickshot i w ogóle lubię to bardzo. Gin. Dlaczego no nie wszyscy nie giną, jak rozwalę tego tytanowego? Mi się bardzo nie podoba, bo nie lubię ich małych rozwalać. Nie dlatego, że jakoś źle się czuję przez to, co są, po prostu nie lubię. Jestem denerwująca. Te ludki, czy ludki te roboty. Pamiętajcie, ludki to roboty. I cyk! Ale tu jest taki fajny mek z tymi schodami, że one się rozwalają, ale jak się chodzi po ich boku, to się nie rozwala. Więc haha. Więc może tak sobie uratować dupę. Jak się na przykład chce zdobyć one-upa i wrócić od razu na bok i się nic nie rozwala. I jadymy. Raczej płyniemy? Chyba można to powiedzieć, jadymy. Ślizgamy, o. Bo to ślizgamy. Taki. Teraz jeden wielki. Nie podoba mi się to bardzo właśnie w. W Shadow to nie było aż tak wielkie, ale na przykład w Sonic Heroes i. Shadow the Hedgehog, może. W Sonic Heroes i właśnie w Sonic 06 właśnie jest dużo takich momentów, że. O, że musisz rozwalić te milion przeciwników, żeby iść dalej, bo tak. No i Max Speed Sekcja, która jest po prostu przepiękna, tak by the way, to muszę powiedzieć. Jest przepiękna ta sekcja, po prostu jak ja lubię bardzo. Wizualnie jest po prostu przepiękna. I cy. Tutaj bardzo widać ten... To, że była tu jakaś inna, powinna była być tu. No bo Sonic 06 ma bardzo dużo nieużytych animacji. I wiele miało być z dem. Które, no niestety, były bardziej dopracowane niż finalna gra. Bo finalna gra to jest akurat nie jest finalny build gry. Tak naprawdę. Było dużo po tych, ale to po prostu, z tego co wiem przynajmniej, wersja finalna u Six to po prostu była najbardziej stabilna wersja, jaka była możliwa do po prostu przygotowania. Więc gdyby nie fakt, że z tego co słyszałem, Sega miała deal z Microsoftem, plus dodatkowo Sega bardzo nie lubiła wtedy robić delay swoich gier, to no Sonic 06 wyszedł jaki wyszedł, niedopracowany, mniej dopracowany niż dema, jakie zostały przedstawiane na różnych konwentach typu, nie wiem, Gamescom czy tam E3. No, co nie jest fajne, bo naprawdę ta gra według mnie mogłaby być Sonic Adventure 3. No, no uważam, że to jest najbliżej co dostaniemy do Sonic Adventure 3 kiedykolwiek, w ogóle. Ale no szkoda, że tak skończyło. Może kiedyś liknie jakaś wersja z E3 albo Gamescomu i będzie można ją bardziej naprawić. Niż już fani naprawiają ją przez porty PC albo albo mody. We're about to crash!
There's still a way to change this. If we return to an earlier point in time, we'll be able to save her. I understand. Chaos Control! Silver! I can handle this myself. Besides, you've got somewhere to go, right? You! I'll make sure to change Elisa's fate. And that, in turn, should change your future, too. Thank you, Silver. Yeah, just save her.